Proszę mi powiedzieć, w jakich okolicznościach pani zmieniła mieszkanie? Wiem, że wcześniej pani mieszkała na Perkozo. No niestety z powodów finansowych nie płaciłam za tamte mieszkanie i dostałam to z tytułu niepłacenia. Jak długo tutaj pani mieszka? No od sierpnia. Kiedy zaczęły się problemy i na czym one polegają? Po miesiącu czasu. Zaczęła się wilgoć pod ścianą, pod tym oknem, wychodzić całe mokre takie ściany. I zaczęłam od września zgłaszać się po prostu, po miesiącu czasu. No to tak przychodzili, zbywali mnie, gdzieś tam ktoś przyszedł, śmieli się, że nie mają pieniędzy i za każdym razem tak było. Kto jeszcze z panią mieszka? Bo wiem, że pani czeka również na inne mieszkania. Marcin, syn niepełnosprawny i starszy syn, ale on jest w tej chwili na delegacji, pracuje pod Warszawą. Od początku jestem na zasiłku z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną. Ten zasiłek dostaje. Marcin ma mózgowe porażenie dziecięce, on już się taki urodził. Zrobiła pani samowolnie łazienkę? Tak. Tak, zrobiłam tą łazienkę ze względu na to, że jak przyjechałam, zobaczyłam jakie warunki ze względu na syna, bo wiadomo, ja to mogę sobie tam, jak to się mówi, w misce poradzić, ale jemu nie da rady. I po tym incydencie byłam na Warszawskiej i zgłosiłam pani w pokoju 213 interwencji, jak zaczęło się to dziać. Zgłosiłam, że zrobiłam łazienkę, kazała mi złożyć wniosek, no i przyjechał tutaj jakiś pan oglądać ją. Powiedział, że łazienka jest dobrze zrobiona, ale ze względu na to, że to jest mieszkanie socjalne, to ja nie mogę jej mieć. No. Wilgoć bierze się nie tylko z zewnątrz, ale i z środka. To znaczy wiem, że słyszy tutaj pani prawie. Nie ma innego wyjścia? Nie ma innego... Jest strych, ale grozi zapadnięciem. Nie bardzo mi się tutaj mieszka, muszę pan powiedzieć. Ja nie chciałem tutaj na początku mieszkać. Namawiałem mamę, żebyśmy tam jednak zostali, ale ze względu na to, że się nie dało niestety. Czym to mieszkanie poprzednie było lepsze od tego? Czym to mieszkanie było poprzednie lepsze od tego? Tamto mieszkanie miało 3 pokoje, miałem gdzie się poruszać, mogę ćwiczyć, mogę sobie wszystko mogę z rehabilitantem sobie tam działać, a tu niestety nie mogę, nie mogę, bo tu nie ma po prostu miejsca niestety. Panie dyrektorze, byliśmy przed chwilą oglądać mieszkanie na Poligo Jawiczyńskiej 8/1. Czy państwa zdaniem jako administratora to mieszkanie nadaje się do tego mieszkania w tym stanie, w którym jest obecnie? W tym stanie, w którym jest obecnie, już można ratować troszkę sytuację. Zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, które w formie pisemnej przekazaliśmy tutaj pani lokatorce. Niemniej jednak, jak mieszkanie przekazywaliśmy do użytku, no to mieszkanie było w pełni dobre i nic nie zapowiadało tego, że w trakcie eksploatacji takie wynikną nam z nim problemy. No, to mieszkanie było wyremontowane wcześniej? Tak, ono było wyremontowane. W mieszkaniu poprzednio mieszkał lokator, który był zmuszony przenieść się do domu opieki społecznej, po czym ono stało puste. Dokonaliśmy w nim remontu i generalnie no, wydawało się dobrym mieszkaniem do zamieszkania. W tym etapie przekazania mieszkania nie jesteśmy w stanie wszystkich rzeczy przewidzieć, jakie się z tym lokalem zdarzą. Tym bardziej, że on był pustym lokalem. Widocznie ściany zdążyły tak namoknąć, no niestety budynek jest budynkiem w tym miejscu, gdzie pani ma ten problem z tą ścianą niepodpiwniczonym. Zamakał widocznie przez parę lat dosyć mocno i trzeba po prostu teraz by było te ściany osuszyć. Właśnie, jakie rozwiązanie jest na już i jakie docelowe? Rozwiązanie na już z uwagi na to, że jesteśmy w okresie zimowym jest takie, że możemy wykonać osuszenie powietrza poprzez zastosowanie osuszacza. Zaproponowaliśmy to państwu, pani w piśmie. I w sumie koszt wypożyczenia osuszacza, koszt energii elektrycznej poniesiemy my. No, należałoby rozważyć wykonanie izolacji budynku. Myślę, że nie tylko izolacji, ale i docieplenia, bo ściana, na której ta wilgoć się kondensuje, jest ścianą nieocieploną, no i generalnie widać namokniętą. Czyli tutaj rozwiązania są dwutorowe. Jest konieczność wykonania izolacji poziomej oraz pionowej. Poziomą no, trzeba by wykonać wykonując metodę iniekcji krystalicznej, natomiast izolacja pionowa standardowo już z ociepleniem myślę części podziemnej i części nadziemnej.